Witam serdecznie, moi kochani, ja nazywam się Mike. W dzisiejszym odcinku będziemy odwzorowywać TikToki z osobami dużymi, z osobami małymi. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, stawiajcie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. No i co, myślę, że powoli możemy zaczynać. Pierwszy TikTok, jaki nagramy. Różnica wzrostu. No, ale sprawie... Troszkę niższe budy. A nie mogłaś, nie masz takich ten, co mają te w klubach go takie. Ale mam jedne jeszcze takie 10 cm, ale one są czarne i nie pasują mi za. Może założysz czarną ten. Nie, może być tak. Jest Benek za kamerą, będzie nam pomagał nagrywać. Nie no, tylko robisz tak. Dawaj. Co, teraz pierwszą ojcie wyskakujesz? No. I mach to do tyłu i pola do przodu. Jeden TikTok za nami. Jeżeli chcecie go zobaczyć, musicie pić na TikToka Mini Mike the Small Boy. Ale przecież to nie będzie na twoim TikToku. Ja się do Pauliny. Papier kamień, 100%, myśmy papier kamień. O, to z k***a rudy, nie pomagasz. No dobrze. Dobra. Raz, dwa, trzy. Mamusia! Chyba coś się przydyło! Ale to chyba jakieś rozwalone będzie! Mamusia, to było dobre krzesło! Dobra, idę, stary, zanieś krzesło, bo mam nadzieję, że tym razem to nie pęknie. Nie, no dziewczyna tak ma. A chłopak jak ma, co? O, kabe, fagbe. No przestań, nie rób tak! No, tak mam robić, właśnie. Nie, no nie, że to nie jest jakieś porno. Jak nie? No. Jakiś gramek dostałeś? Tak. Oj, nogami tu wdać. No. Ja mam 40 kilo podnieść. Uwaga, no, dawaj, zabieram. Tu masz klatki, ale to nie ważne. Czekaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. No, dawaj. Moi kochani, kolejny TikTok już za nami. Za chwilę bierzemy się za kolejnego, tylko musimy się oczywiście przebrać, bo za pani coś mi zostawiła. Kawałek swojej twarzy tak zwanej na mojej pięknej wyblakłej koszuli. Kurczę. Musieliśmy Leosia niestety przenieść na bok, bo zaczął się interesować chłopakami, a Leoś jest trochę większy niż lubię. Teraz będziemy nagrywać takiego TikToka. Teraz będziemy nagrywać takiego TikToka, że podlewam Rambo i z niego się wyłania Bambo, czyli że urósł i później podlewam siebie, no i nic się nie dzieje, po prostu jestem zawiedziony całą sytuacją, rzucam tym i idę gdzieś w cholerę. Widzę, że duży już wali dzidę, więc niech ktoś go ma na oko. Tylko drugiego musisz odsunąć, bo ci będzie go widać. Dobrze, nie jest szybki. No właśnie jest, pa, teraz włącz turbo. I teraz tak, zrobimy coś takiego, tu, Paulina. No daj, bo ja to włączę. No właśnie. No Michael, jak to zrobisz to? Ja ty nagrywam. Ale joj, szantaż. Hej! Co tu się wyprawia? Ogólnie... Nie, ty tylko będziesz przyjechał. Ciebie? Zajebiście. Dobra, gotowy, lecę. Chyba, on jest jeszcze raz chyba. Weź szybko sobie przetrzyj głowę i spróbujemy drugie bez zakręcenia. No nie tak. Widać tych profil, pańczyki. A stań tutaj troszeczkę na prawo bardziej. Nie, na moje, twoje lewo. Do tyłu. Bo wtedy jest, są te światła i wtedy nie widać tak bardzo, że jesteś... Ja to wróciłem. Krzyknij mnie teraz. I teraz zaczynasz. Dobra, git. Zaczynasz teraz od koszulki i że nic się nie stało, nie jest większe, wiesz o co chodzi. Żeby były świeże krople. To tutaj damy, żeby ci skapło. No, okay, no i zajebiście, dobra. Gotowy? 3, 4. Fuck! Tyle. Dobra, git. Dobre jest, no, dobra. Ja
sprawa wygląda następująco. Znalazłem szalonego TikToka, czyli osoby niskorosłą, która się rozbiega, skakuje, jest cięcie, wpada do garka i robimy z niej zupę. Ale ja to zrobię na basenie u siebie w domu i zamiast zupy, nie wiem, zrobimy coś inaczej, coś innego. Tak, będziesz mnie musiał nagrać, bo ja nie biegnę tak jak on, tak z boku to jest nagrywane i on tak się zawinął. Dobra, no tak mniej więcej jakbyś na tej wysokości wpadał do basenu. Tak żebyś miał, wiesz, jakikolwiek rozbieg. Ale myślę, że można to jeszcze raz nagrać. Próbował bardziej nogi, wiesz, pod kratkę piersiową, tak żebyś był taką, wiesz, daną kulką, jakkolwiek to przyjrzysz. Zastanawiam się, jak to jest. Stoi tu, na tym. I teraz cięcie. No. I wpadasz do gara. No nie, mam. Albo do kosza, do worka na śmieci, ktoś wpada i ona wtedy bierze te worek i się powrzuca. O, że wpadasz do worka na śmieci? Mam cię, cholerny smerfie, to jest jak gargamel, nie? Tak go wymemlać i gdzieś tam pizgnąć na przykład. To jest żart. Sam ci to proponuję. Tak, ale to było nie do worka na śmieci. To jest żart. Co, ale wpada człowieka do garu, no? Niby wpadam do worka, jeszcze w worek, raz po ścianę, do śmieci i ciasto zmiany. Mamy to, Majki? Chyba mamy. Nie, ale wskakuje. To bardziej chodzi o samo ujęcie, jak ręcznik wpada do worka. Okej. Okay. No, napominam już od razu go zawiązać. Ale to też możesz zrobić na cięciu, nie? Ostatni etap, że zaciska tylko. Teraz sobie pizgnij o stół. No i zajebiście. I teraz od przodu. Nagrywamy scenkę, że niby jestem w worku. No i Paulina jakby złapała swojego smerfa i musi go wyrzucić za drzwi. To jest znak na micie zębów? Ja mi nie podawasz, mi się wy***aj. Dwa kosze, to będzie stało tutaj. I Paulina sobie weźmie, otworzy drzwi, wyrzuci to i sprzeda kopa. Scena? Gra? Wszystko git? Tak jest, ja nagrywałem. Brawo. Tak jakbyś wyrzuciła ten worek i zamknęła drzwi. Nie, jeszcze bardziej szerzej. To muszę mieć o... Akcja. Bardzo, dobra. To już jest ostatni TikTok, będzie taki najprostszy. Z Paulinem oglądamy często bajki jakieś. A ostatnio oglądaliśmy Shreka. Patycki mi zawsze Shreka ogra przypomina. Osła, tak? Ale jak już jestem obok Pauliny, to mamy ten... Pięknego i bestię. Co? Piękny i bestia. Nie. Bo bestia... Paulina się zaśmiała, a potem mówi o. Ja na początku nie zrozumiała. No, co? Dobra, mamy tego TikToka? Tak, mamy, mamy. Do it. Czekaj. No i tak wyglądał, proszę Państwa, ostatni TikTok. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na TikToki do Pauliny. No i co? Dziękujemy Wam za obejrzenie odcinka. Niestety mój telefon nie podołał zadaniu i się to bardzo źle nagrało, ale co się zwlecze, to nie odciekam.